kongres zrzesza ekspertów, zrzesza osoby, które dużo wiedzą o tym rynku i które odniosły sukces na tym rynku, ponieważ są to zarówno przedstawiciele regulatora, jak i firm, które są wokół tego rynku consumer finance, ale też samych firm i banków. Tematem przewodnim jest nadzór nad instytucjami pożyczkowymi, ponieważ ten nadzór wchodzi od stycznia 2024 roku. Chcemy zacząć od tego, żeby zbudować rynek instytucji pożyczkowych działający profesjonalnie. Nie mówię tutaj o poszczególnych podmiotach jako instytucjach pożyczkowych, bo te podmioty nierzadko działają już profesjonalnie. Mówię tutaj o całym rynku, rynku, który jest częścią rynku finansowego, który działa w sposób transparentny, przejrzysty, gdzie budowane są relacje długookresowe z klientem, gdzie nie dochodzi do przekredytowania tego klienta, gdzie się edukuje klienta. I w tym aspekcie to, co się w chwili obecnej dzieje, to jest to rewolucja, bo ja z dniem 31 grudnia pozyskam dane z Krajowego Rejestru Sądowego i te podmioty, które nie spełnią tych wymogów, zostaną z dniem 1 stycznia wykreślone. Oprócz tego rozmawiamy dużo o digitalizacji tego rynku, o konsumentach, o ich postawach, o ich oczekiwaniach. Kreślimy taką mapę rynku consumer finance, tego jakie są szanse, jakie są zagrożenia i bardzo dużo rozmawiamy też ekspercko po prostu o tym, co dzieje się na rynku, jakie są trendy, co jest dobre, co może nie jest takie dobre, jak temu zapobiec. Kongres Consumer Finance jest coroczną imprezą organizowaną przez Centrum Myśli Strategicznych. Jest to bardzo dobra platforma wymiany myśli. Można się spotkać z bardzo wieloma osobami z branży. W zasadzie z tej branży Consumer Finance no można by zaryzykować, że większość osób będzie tu obecna. Wszystkie imprezy, jakie znam, które organizuje, wszystkie wydarzenia, organizuje Centrum Myśli Strategicznych, nie tylko Europejski Kongres Finansowy, ale też wiele pomniejszych, jak na przykład Kongres Bankowości Detalicznej, Kongres Bankowości Korporacyjnej. To są konferencje na wysokim poziomie merytorycznym, gdzie też ta część networkingowa jest bardzo ważna i warto na nich być po prostu.